Trener Iwanauskas w wywiadzie dla Katowickiego Sportu pojechał z wami bardzo ostro, nie przebierając w słowach. Po meczu z Lubinem był po prostu na was wściekły. Co ty na to? W ogóle mnie to nie dziwi. Wszyscy byliśmy wściekli sami na siebie. Każdy był bardzo załamany swoją postawą. Sami jeszcze do dzisiaj nie wiemy, co tak spowodowało, że zagraliśmy tak słabe pół godziny w tym meczu. Nic na to nie wskazywało. Do dzisiaj nie możemy znaleźć usprawiedliwienia dla naszej gry. I myślę, że wściekłość trenera i wszystkich kibiców, którzy byli na stadionie i poza nim, była uzasadniona. Nie było wam tak, Konrad, po ludzku wstyd po tym spotkaniu z Zagłębiem Lubin? Tak, było nam wstyd. Do dzisiaj jest nam wstyd po tym, co zaprezentowaliśmy, aczkolwiek czego w ogóle nie zaprezentowaliśmy w tych minutach pierwszych. Później chcieliśmy odrabiać wynik. Strzeliśmy bramkę na 2-1. Później zabrakło jakichś klarownych sytuacji, żeby stworzyć jakąś sytuację na 2-2 i dalej walczyć o 3 punkty. Jesienią, w rundzie jesiennej, pokonaliście Pogoń w Sosnowcu 3-0. Jedną z bramek zdobył wówczas... Rzadko Udowiczyć? Nie, tak, strzeliłem tą bramkę. Chciałbym w tym meczu z Pogonią też strzelić, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze, żebyśmy przywieźli ze Szczecina jakokolwiek zdobycz punktową. Jesteśmy w takiej sytuacji, w której wszyscy wiedzą, która jest bardzo słaba i musimy zrobić wszystko, szczególnie walczyć od pierwszej do ostatniej minuty, bo o to chodzi i w tej lidze tylko tym będziemy zdobywali punkty i przywieźć te punkty stamtąd. W Szczecinie murem za wami będzie stała bardzo duża, prawie tysięczna grupa kibiców Sosnowca. To chyba będzie fajna sprawa, że będziecie mieć wsparcie tak dużej grupy kibiców. Tak, bardzo potrzebujemy tego wsparcia. Kibice z Sosnowca wspierają nas w tych słabych momentach, które w tym sezonie jest bardzo dużo. Widzieliśmy, że nawet w tym meczu zagraliśmy bardzo słabo. I kibice nie odwrócili się od nas po meczu, mówili słowa otuchy, że liczą na nas w Szczecinie, więc to na pewno nam bardzo pomoże w tym meczu, bo każdy sobie zdaje, jaka jest waga tego spotkania. Chyba zaciął ci się pistolet strzelecki. Ostatniego gola w Ekstraklasie zdobyłeś prawie 4 miesiące temu. Tak, zaciął mi się ten pistolet strzelecki. Tak jak mówiłem na początku, że chciałbym w tym meczu szczególnym strzelić bramkę. Jeżeli ona się nie uda, to też będę szczęśliwy, jak będą 3 punkty.